Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was do recenzji Samsunga Galaxy S5. Samsung Galaxy S5 jest przedstawicielem głównej linii smartfonów koreańskiego producenta, chociaż niektórzy już sądzą, że tak naprawdę pałeczkę tą przejęła seria Note wraz z Note'em trzecim. I teraz w związku z tym, że urządzenie miałem już dużo wcześniej i tych filmów już na kanale jest sporo dotyczących różnych funkcji, chcę Wam się przedstawić wszystkie za i przeciw związane właśnie z tym urządzeniem, co jest lepiej, co jest gorzej rozwiązane, jeśli chodzi o poprzednie urządzenia, i przedstawić Wam wszystkie najważniejsze funkcje pokrótce. W związku z tym, że dokładne opisy poszczególnych funkcji będą się oczywiście pojawiały systematycznie na kanale. I teraz tak, jeśli chodzi o wygląd urządzenia, no to mamy tutaj w pewnym sensie zachowaną linię właśnie S i Note. Z drugiej jednak strony odejście od pewnych schematów i postawienie na nowe rozwiązania, jakim jest na przykład tylna klapka. Przód urządzenia wygląda bardzo podobnie do tego, co mieliśmy w Samsungu Galaxy S4 i Samsungu Galaxy Note 3. Na pierwszy rzut oka no nie zauważymy żadnych różnic. Jeśli jednak się przyjrzymy, zauważymy, że pod szkłem, tym na przednim panelu oczywiście, nie mamy delikatnych drobinek, jak było to w Samsungu Galaxy S4, ani też nie mamy takiego szczotkowanego materiału, jak miało to miejsce w Samsungu Galaxy Note 3. Przycisk jest bardzo podobny, jest troszkę bardziej spłaszczony, węższy i dłuższy przez to. Dodatkowo ramka, podobnie jak w poprzednich modelach, wystaje tutaj, żeby troszkę chronić nasz ekran. Mój model ma tutaj naklejoną już fabrycznie folię, którą delikatnie widać na rogach. I dzięki temu mam nadzieję, że po prostu ekran dłużej wytrzyma i nie będzie się zbytnio rysował. Jeśli chodzi o przód i ułożenie wszystkich elementów, są one bardzo podobnie. Dioda doświetlająca LED, głośnik, logo producenta, czujniki i przednia kamera. Zresztą mówiłem o tym w unboxingu. Jeśli chodzi o dół, no to mamy tutaj znaczącą zmianę z tego tytułu, że zamiast przycisku menu mamy przycisk właśnie ostatnich aplikacji, przycisk wstecz standardowo i przycisk home. Oczywiście po przytrzymaniu przycisku ostatnich aplikacji dłużej włącza nam się jakby przycisk menu, więc nie został on całkowicie wyeliminowany. Najgorszym rozwiązaniem, które niestety pojawiło się w Samsungu Galaxy S5, jest ramka. Z tego względu, że nie jest ona jakimś tragicznym rozwiązaniem, ale niestety w Samsungu Galaxy S4 zostało to lepiej zrobione, z tego względu, że mieliśmy tam matową ramkę, która była właśnie z takiego szczotkowanego niby aluminium, oczywiście był to plastik. Tutaj jest troszkę bardziej błyszcząco to niż w Samsungu Galaxy S4, no ale wygląda to bardzo podobnie jak w Note 3. Ułożenie przycisków jest identyczne, z lewej strony przyciski od głośności, z prawej strony przycisk power. Na dole mamy złącze do ładowania micro USB 3.0 z zaślepką, z tego względu, że urządzenie to spełnia normę IP67. Dodatkowo mamy na dole mikrofon oraz mikrofon u góry, wejście na słuchawki oraz port podczerwieni. Jeśli chodzi o tył, tutaj zaszły największe zmiany, z tego względu mamy zupełnie inną klapkę. Mamy aparat 16 megapikseli, logo producenta, mamy diodę doświetlającą LED i tutaj pulsometr i na dole głośnik, czyli tak jak w Samsungu Galaxy S4. Oczywiście po otwarciu klapki od Samsunga Galaxy S5 możemy zauważyć, że mamy tutaj dodatkową ochronę na elementy, które są najbardziej istotne w urządzeniu przed właśnie wdarciem się wody czy innych płynów, jeżeli nasze urządzenie zamoczymy. Bateria 2800 mAh wygląda znacznie inaczej, z tego względu, że jest węższa, ale dłuższa, i tak prezentuje się tył urządzenia. Na pokładzie mamy oczywiście Snapdragona 801 o taktowaniu 2,5 GHz, Android 4.4.2 z nową nakładką TouchWiz, o której opowiemy sobie za chwilę. Samo urządzenie waży dokładnie 145 g, a jego wymiary to 142 mm na 72,5 mm oraz grubość 8,1 mm. Zastosowano tutaj ekran o przekątnej 5,1 cala o rozdzielczości 1080x1920, czyli Full HD, który daje zagęszczenie pikseli rzędu 432 ppi. Posiada on 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci
wbudowanej, z czego około 10,08 jest dostępne dla użytkownika. Smartfon ten posiada wszystkie najnowsze standardy odnośnie Wi-Fi, Bluetooth itd. Dodatkowo podczerwień do sterowania zewnętrznymi urządzeniami w naszym domu. Należy pamiętać o tym, że urządzenie to wspiera również technologię LTE. Jeśli chodzi o ekran, nie można się tutaj do niczego doczepić i szczerze powiedziawszy ciężko dopatrzyć się tutaj jakichkolwiek pikseli. Nie zauważyłem również, żeby jakikolwiek z pikseli był martwy czy też przepalony, co na przykład zdarzyło mi się w Samsungu Galaxy S4 zaraz po zakupie. To co pierwsze rzuca się w oczy to oczywiście interfejs nowy, w związku z tym, że Samsung postanowił tutaj zmienić trochę wygląd urządzenia i zmienić wygląd TouchWiza. Z tego właśnie względu jest on bardzo podobny do tego, co mamy w serii tabletów Pro. Jednak wygląda to znacznie inaczej. Podobne są ikony oraz na przykład styl magazynu UX, który możemy sobie wyciągnąć tutaj z lewej strony, ale samo menu, same ustawienia wyglądają już inaczej. Pierwsza rzecz, która tutaj się różni, jeśli chodzi o poprzednika i inne urządzenia Samsunga, jest oczywiście pasek powiadomień, który składa się teraz z takich ikon i wygląda w ten sposób, że mamy dodatkowo wbudowany S-szukacz i szybkie połączenie. S-szukacz to funkcja, w której możemy przeszukiwać całe nasze urządzenie, poczynając od wiadomości, przeglądarek Chrome oraz Samsungowej i historii, maili, kontaktów, plików i wykonanych połączeń przez album z wycinkami i S-No, czyli wszystko to, co jest na naszym urządzeniu, możemy sobie dowolnie przeszukiwać w zależności od daty, kategorii i etykiet, które sobie będziemy dodawać z biegiem zapełniania naszego urządzenia. Szybkie połączenia z drugiej strony to miejsce, w którym po prostu definiujemy sobie wszystkie nasze urządzenia, które są w domu i z jednego miejsca możemy je po prostu sterować, niezależnie czy jest to za pomocą Bluetooth, Wi-Fi czy innych rozwiązań. Tak jak widzicie, mamy tutaj dwa telewizory, zegarek, komputer i jeszcze tablet, więc możemy sobie wszystkim tym sterować z jednego miejsca, nie musimy skakać po różnych okienkach, tylko wszystko znajduje się to teraz w jednym miejscu. Kolejną rzeczą, która zmieniła się tutaj na plus, jeśli chodzi o Samsunga Galaxy S5, to są ustawienia. Domyślnie mamy tutaj układ siatki, czyli właśnie taki, gdzie wszystko jest jakby poukładane w zależności od kategorii. Mamy jedną długą listę. Nie zmienia to jednak faktu, że możemy sobie to spokojnie zmienić na widok list, czyli tak jak mieliśmy to poprzednio, gdzie ikony są mniejsze i możemy znacznie szybciej to przewinąć, albo na widok kart, gdzie po prostu znamy to z Androida 4.3 już w urządzeniach Samsunga. Mamy tutaj podział na szybkie ustawienia, które możemy sobie sami tutaj definiować, co ma być w szybkich ustawieniach, połączenia, urządzenia, kontrola ogólne oraz aplikacje, co jest też ciekawym rozwiązaniem z tego względu, że tutaj mamy ustawienia wszystkich aplikacji najważniejszych w telefonie, domyślnych aplikacji i menadżer aplikacji. Z tego miejsca właśnie możemy sobie wszystko dopasować pod siebie. Samsung Galaxy S5 doczekaliśmy się większych lub mniejszych usprawnień. Mam na myśli tutaj na przykład aplikacje. Nie mamy znowu podziału tutaj na aplikacje od Google, od Samsunga, tylko wszystko jest wrzucone do jednego worka. Ale jest to zrobione celowo z jednego prostego powodu, z tego względu, że od teraz po przejściu tutaj do ustawień możemy sobie wejść do Samsung Apps, gdzie są niezbędne aplikacje dla Samsunga Galaxy, dla danego modelu. Możemy sobie wszystko doinstalować. Standardowo jest to po prostu wyłączone i to my definiujemy sobie, jakie aplikacje mają być włączone, a jakie mają być wyłączone. I pod tym względem jest to po prostu rewelacyjne rozwiązanie, bo Samsung chyba posłuchał wreszcie swoich klientów i to nam właśnie pozwoli zdecydować, z których aplikacji będziemy korzystać, a które są nam całkowicie nieprzydatne. Będąc przy aplikacjach, warto wspomnieć o tych nowych, które się tutaj pojawiły, jak na przykład Smart Remote, czyli tak jakby zastępca Watch On. Wygląda on prawie identycznie, ale wygląda troszkę lepiej, jeśli chodzi o pasek powiadomień czy ekran blokady. Zdecydowanie zostało to względem interfejsu poprawione. Dodatkowo w Samsungu Galaxy S5 dostaliśmy spory pakiet aplikacji i płatnych subskrypcji, które normalnie musieliśmy zapłacić, ale w tym momencie mamy je po prostu za darmo. Mam na przykład tutaj eKiosk, Rzeczpospolite, Skycash i kilka innych aplikacji, jak na przykład Deezer na 6 miesięcy, które normalnie są płatne, a kupując Samsunga Galaxy S5 dostajemy je gratis. Zmianie również uległo S-Health. Czy najlepsze? Tego nie wiem. Z jednego prostego powodu. Nie mamy tu kilku aplikacji, które były wcześniej, a pojawiły się inne. Na przykład mamy Puls,
mamy też usługę więcej aplikacji, gdzie możemy zainstalować sobie pewne aplikacje, które są przeznaczone właśnie do treningów, do jakichś naszych wysiłków i planowania tego, jak chcemy aktywnie spędzać życie. Jednak nie mamy tutaj tego, co mieliśmy wcześniej, czyli jakby sprawdzania poziomu komfortu, czyli nie możemy sobie standardową aplikacją sprawdzić ani ciśnienia, ani temperatury. Jest za to czujnik pulsu, który jest właśnie w tym miejscu, po przyłożeniu zaświeci nam się tutaj dioda i następuje pomiar. Pomiar jest dokonywany bardzo szybko i w miarę precyzyjnie. Zdarza się oczywiście, że niestety nie uda się tego zrobić, ale tak jak widzicie, nawet teraz rozmawiając, mam 80 uderzeń na minutę ze względu na podekscytowanie tą recenzją. W tym przypadku należy jeszcze pamiętać o tym, żeby nie przykładać zbyt mocno palca do czujnika, ani zbyt lekko. Trzeba po prostu się tego nauczyć i nabrać pewnej wprawy, żeby to działało sprawnie. Nie zapomniano natomiast o wszystkich rozwiązaniach, które mieliśmy w S-Health poprzednio, czyli krokomierz i ćwiczenia. Możemy sobie tutaj konfigurować takie ćwiczenie, jeżeli chcemy. Możemy włączyć sobie muzykę, wybrać dyscyplinę, żeby osiągnąć jakiś cel, przebić jakiś dystans czy spalić ileś kalorii. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Działa to naprawdę bardzo dobrze. Również odświeżone zostało S-Voice, What's the weather? Oczywiście nie mamy tu języka polskiego, więc przydatność tej aplikacji jest ograniczona pod tym względem. Jednak jak widzimy, interfejs został zupełnie uproszczony, jak w większości innych aplikacji, a same ikony wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Nie zapomniano również o albumie z wycinkami, który mamy oczywiście tutaj. Synchronizują się wszystkie tutaj informacje związane właśnie z tą aplikacją z poprzednich modeli, czyli już od Samsunga Galaxy Note 3 przez wszystkie tablety i działa to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jednym minusem jest oczywiście to, że nie mamy tutaj możliwości skorzystania z rysika, którego po prostu w tym urządzeniu nie ma. Nowością w tym interfejsie jest również to, że po wyciągnięciu z lewej strony mamy moje czasopismo, które możemy sobie dowolnie konfigurować. I w ten sposób właśnie możemy załączyć sobie albo wiadomości, które są generowane za pomocą flipboarda, albo mamy też informacje społeczne, czyli z naszych wszystkich kont, które możemy sobie tutaj podłączyć. Co prawda brakuje tu na przykład takich kont jak Instagram, ale myślę, że i tak ich liczba jest zadowalająca. Kolejną nowością w Samsungu Galaxy 5 jest oczywiście skaner odcisków palców, więc możemy sobie tutaj właśnie włączyć i zarejestrować kilka palców. W ten właśnie sposób, przeciągając kilka razy po przycisku, bo to właśnie tam znajduje się skaner i dzięki temu możemy zablokować sobie nasze urządzenie. Wystarczy później w ustawieniach blokowania ekranu zaznaczyć odcisk palca i później możemy odblokować nasze urządzenie już tylko za pomocą naszego odcisku palca. Jeśli natomiast użyjemy innego odcisku palca, zobaczcie, że nie udało nam się odblokować urządzenia, a po pięciokrotnym złym rozpoznaniu naszego palca musimy wpisać dodatkowy kod zabezpieczający. Zmianie również uległ interfejs wiadomości, w tym wypadku mamy zupełnie inną szatę graficzną. Reszta opcji jest mniej więcej podobna, ma możliwość planowania naszych wiadomości, blokowania jakichś nadawców. Jak możecie zobaczyć przy okazji, mamy zupełnie inną klawiaturę. Powróciła ta, która była w Note 3 na samym początku i została ona później zmieniona na ciemną. W tym wypadku mamy tutaj właśnie klawiaturę białą i naprawdę pisze się na niej bardzo dobrze. Sam przycisk ostatnich aplikacji, o czym oczywiście wspominałem, uruchamia nam ostatnie aplikacje i tak możemy na przykład wyrzucać sobie poszczególne aplikacje, z których nie chcemy już korzystać, albo zamknąć wszystkie. Aplikacje jak takich jak na przykład Twitter, gdzie możemy sobie kliknąć tutaj menu w górnej części ekranu i jest to mniej wygodne, możemy oczywiście dłużej przytrzymać przycisk ostatnich aplikacji i również to okno nam się otworzy. Rzeczą, która zmieniła się również na plus, jest aparat oczywiście w Samsungu Galaxy S5 i pod tym względem w stosunku do poprzedników wypada naprawdę nieźle. Po pierwsze, zdjęcia są robione znacznie szybciej. Po drugie, mamy tutaj wbudowany tryb HDR, czyli po prostu rozjaśnienie miejsc, gdzie po prostu jest za ciemno, ściemnianie elementów, które są zbyt jasne i wyrównanie tych wszystkich tonów. To jest druga najważniejsza funkcja po szybkiej migawce. No i trzecią
ciekawą rzeczą w Samsungu Galaxy S5 jest wybór ostrości pola, czyli tak zwany selektywny fokus. Możemy go sobie również włączyć tutaj. Ostrzymy sobie w bliższym planie, wykonujemy zdjęcie. I teraz po przejściu do zdjęcia mamy zaznaczone, że to zdjęcie jest wykonane właśnie z trybem selektywnego fokusa. Wystarczy kliknąć sobie tutaj. I teraz możemy sobie, to jest wyostrzenie w pobliżu, czyli to co jest blisko, ostrzenie w dali, czyli to co jest tam daleko, a tutaj wszystko jest rozmazane, i ostrzenie wszędzie, czyli pełen zakres ostrzenia, jeśli chodzi o przedni i tylny plan. Samsung Galaxy S5 robi naprawdę bardzo ładne zdjęcia i tak jak widzicie, jeżeli mamy tutaj bardzo jasne otoczenie, to zdjęcia są wręcz rewelacyjne. W każdym razie, jeżeli mamy trochę mniej światła, to te zdjęcia rzeczywiście pojawia się tam szum. No i trzeba uważać dodatkowo o to, żeby po prostu nie poruszyć zdjęć. Dziwnym rozwiązaniem jest to, że wyłączono jakby funkcję tutaj automatycznego wykrywania ciemnych scen, jeżeli wyłączymy sobie stabilizację obrazu. Oczywiście jest to stabilizacja cyfrowa. Zobaczcie, mamy jasny obraz. W momencie, kiedy ściemnimy sobie tutaj, to powinno nam się pojawić ikona, że jest kiepskie oświetlenie. Dopiero w momencie, kiedy włączymy sobie stabilizację obrazu, w tym momencie dopiero pojawia nam się tutaj w rogu specjalna ikona, która informuje nas o tym, że jest słabe światło i zostanie włączony automatycznie tryb nocny. Samsung również pomyślał o tym, żeby znowu nie załadować nas wszystkimi dodatkowymi bajerami, których możemy nie chcieć. I tak mamy kilka podstawowych trybów. Z nowości, które się pojawiły względem poprzedników, jest wirtualna wycieczka, czyli robienie zdjęć do przodu, do tyłu, trochę na boki i wtedy mamy po prostu jakby taką panoramę, po której możemy się poruszać. Resztę trybów możemy sobie doinstalować w Samsung Apps. Jeśli ich nie chcemy, to nie musimy. Jeśli chcemy, możemy sobie z nich skorzystać. Czyli kolejny raz plus dla Samsunga, że to my wybieramy, na czym nam zależy. Zapewne interesuje Was również, jak prezentuje się pamięć urządzenia i pod tym względem jest lepiej i gorzej. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli przejdziemy sobie do ogólnych i mamy po prostu pamięć urządzenia, to zobaczcie, że z dostępnej pamięci, ja mam tutaj sporo rzeczy już poinstalowanych, ale mam około 10,5 giga, bo 4 giga zajmuje system, czyli tam 11 giga dobre mamy jakby pamięci przeznaczonej dla użytkownika, czyli jest to więcej, jeśli chodzi mi, niż w Samsungu Galaxy S4, czyli pod tym względem zostało to poprawione. Niestety, ale minusem tego rozwiązania jest to, że jeżeli klikniemy sobie ostatnią aplikację i przejdziemy do pamięci RAM, to tej pamięci mamy tutaj tylko 2 GB i to jest największa bolączka tego urządzenia, z tego względu, że już teraz, po kilku tygodniach użytkowania, właściwie dwóch, widzę, że niektóre aplikacje potrafią się w tle zamykać same i to nie jest fajne, szczególnie jeżeli mamy dużo kart otwieranych, tak jak ja w Chrome, i zdarza się to niestety notorycznie. Samo przywracanie kart jest bardzo szybkie, nie zmienia to jednak faktu, że w Note 3 zostało to lepiej rozwiązane i te 3 GB RAMu lepiej się tam sprawdzały. Ale mimo wszystko, jak widzimy, 1,81 GB dostępne dla użytkownika. Oczywiście po wyczyszczeniu wszystkich aplikacji tej pamięci będzie troszkę więcej. Jeśli chodzi o otwieranie stron i ładowanie wszystkiego, to działa naprawdę tutaj to błyskawicznie. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj mobilną stronę, której nie możemy sobie zrobić, żeby była właśnie pełna. Ale zobaczcie, że jeżeli włączymy sobie chociażby Onet, wersji mobilnej się włączy, a za chwilę przejdziemy sobie do wersji komputerowej, to naprawdę bardzo szybko nam się tutaj to wszystko ładuje, już pomijam tutaj prędkość internetu, ale bardzo responsywnie i bardzo ładnie to wszystko działa, naprawdę szybko tutaj się przewija, jeśli chodzi o renderowanie stron i pod tym względem również nie można niczego zarzucić Samsungowi Galaxy S5, bo to działa naprawdę ultra płynnie i ultra szybko. Nie jestem jakimś specjalnym graczem, ale wszystkie gry, przynajmniej większość z nich, działa naprawdę bardzo płynnie, zarówno w kamerze tej ze środka, jak i tutaj mamy dla przykładu Real Racing 3. Myślę, że to jest w miarę wymagająca gra, wszystko działa naprawdę bardzo płynnie. Moja ulubiona gra, czyli X-Plane, również działa tutaj bardzo, bardzo ładnie. Pod tym względem do Snapdragona 801 nie można się przyczepić. Jeśli chodzi o baterię w Samsungu Galaxy S5, to muszę przyznać, że jest lepiej niż się spodziewałem. W
Faktycznie przy połączeniu tylko 3G telefon wytrzymuje około 4 do 4,5 godziny, ale w momencie, kiedy jesteśmy w większości na Wi-Fi, możemy osiągnąć spokojnie wynik 5, 5,5 godziny, nawet do 6 godzin. Podsumowując, nie da się w jednym filmie opowiedzieć o Samsungu Galaxy S5, dlatego od 2 lat prowadzę taki cykl, że po prostu każdą osobną funkcję opisuję, dlatego zapraszam jeszcze raz do subskrypcji. Ale podsumowując ten model względem poprzednika i jak po tych prawie 2 tygodniach jestem zadowolony z tego urządzenia, zacznijmy sobie od obudowy. Jeśli chodzi o tył, to na pewno na plus. Warto pójść do sklepu, zobaczyć samemu to urządzenie, bo naprawdę na zdjęciach, na filmach jakby wygląd tego urządzenia nie jest dobrze oddawany i pod tym względem niestety Samsung dużo traci, bo w rzeczywistości wygląda znacznie lepiej. Dodatkowo na plus jest to, że nie będzie widać tu ani odcisków palców, ani nie będzie tutaj widać specjalnie rys. Podejrzewam, że ten typ klapki na pewno lepiej sprawdzi się niż zwykły błyszczący plastik jak Samsung Galaxy S4. Niestety na minus jest ramka, o czym mówiłem, bo wygląda gorzej niż w Samsungu Galaxy S4 i tutaj Samsung niestety się nie postarał, bo jest taka bardziej sztuczna, bardziej błyszcząca i mógł po prostu Samsung zostawić to, co było w Samsungu Galaxy S4. Liczba funkcji, która tutaj jest w tym modelu, jest naprawdę bardzo na plus i tak samo jak pulsometr działa ok, tak samo czujnik tutaj odcisku palca działa również bardzo ok, nie ma tutaj jakichś większych problemów. Pod tym względem Samsung odrobił lekcję i pozwala nam teraz zdecydować, jakie aplikacje chcemy instalować. Dodatkowo Samsung dodał kilka takich smaczków, jak na przykład nowy interfejs, który wygląda znacznie lepiej. Wszystko jest w takim stylu flat, czyli po prostu płaskich ikon i pod tym względem rzeczywiście wygląda to znacznie ciekawiej. Sam interfejs działa również zdecydowanie bardziej płynnie. Tak jak możecie zobaczyć, nie mam włączonych teraz kontaktów i faktycznie ich uruchomienie jest szybsze niż poprzednio. Jest tam delikatny lag, ale jest to robione sprawniej niż w poprzednich modelach. Dodatkowo kilka takich ciekawych usprawnień, o których oczywiście powiem później. Jeżeli korzystamy z jakiejś aplikacji i przychodzi nam połączenie, to nie zasłania nam to całego ekranu, tylko pojawia się taka mała ikonka. Jeżeli telefon jest wygaszony, to mamy normalne połączenie, czyli normalny ekran. W momencie, kiedy mamy połączenie, jeżeli z czegoś korzystamy, to tylko mała ikona nam się tutaj pojawia i możemy odebrać sobie albo kontynuować jeszcze, dokończyć pracę, którą robiliśmy. Pod tym względem takich usprawnień jest znacznie więcej i naprawdę sam interfejs działa płynniej. Samo urządzenie zabiera mniej pamięci RAM, mniej pamięci urządzenia, dzięki czemu my mamy więcej pamięci dostępnej. Biorąc pod uwagę, że jeszcze wiele rzeczy na początku, jeżeli miałem wersję testową, nie działało, teraz widzę, że wszystkie aplikacje dochodzą po prostu systematycznie i zostają też poprawiane w momencie, kiedy użytkownicy je dostali. Nie można winić Samsunga za to, że S-Tłumacz czy S-Voice nie jest po polsku, bo jest to polityka całej firmy i nie jest to jakby wycelowane konkretnie w ten model, więc nie możemy tego tutaj porównywać. Kolejna rzecz na plus, tak jak wspomniałem, aparat. Może selektywny fokus jest o tyle mało po prostu przyjemny, że musimy się przełączyć na specjalny tryb i dodatkowo to zdjęcie trwa dłużej niż standardowa migawka, która jest bardzo szybka przy zwykłych zdjęciach, ale tryb HDR jest po prostu bezbłędny. Telefon bardzo szybko ostrzy obraz, bardzo szybko robi zdjęcia i dzięki wbudowanemu trybowi HDR, który mam cały czas właściwie włączony, zdjęcia wychodzą wręcz idealne. Urządzenie jakoś specjalnie też się nie nagrzewa w porównaniu np. do Samsunga Galaxy S4, pewno dzięki tej obudowie, więc myślę, że jest to jakiś też plus. Niestety, ale aparat znowu wystaje, więc podejrzewam, że trzeba będzie na niego uważać, żeby się nie porysował. Do Samsunga Galaxy S5 jest sporo dodatkowych akcesoriów, jak na przykład ładowarka bezprzewodowa, gdzie musimy niestety zmienić klapkę. Mamy też SD covery, wallet covery, które wszystkie nadal zapewniają standard IP67 temu urządzeniu, więc to jest też na plus. Z biegiem czasu będzie pojawiało się coraz więcej filmów. Jeśli macie jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeśli chcecie, żebym zrobił jakieś konkretne filmy, to również dajcie znać, bardzo chętnie po prostu je dla Was wykonam. Tymczasem dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, zapraszam do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę, i cześć!